15 lutego w Obrze odbyło się spotkanie działaczy miejscowego klubu sportowego z radnymi Sejmiku Wielkopolskiego, m.in. panem Janem Koziołkiem oraz posłem na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Tadeuszem Tomaszewskim. Tematem rozmów była sprawa dofinansowania klubu na rozbudowę szatni wraz z zapleczem socjalnym. W spotkaniu w Obrze obok działaczy klubu sportowego Znicz Obra uczestniczyli poseł na Sejm RP, przewodniczący Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki pan Tadeusz Tomaszewski oraz radny Sejmiku Wielkopolskiego pan Jan Koziołek. Głównym tematem rozmów była sprawa dofinansowania miejscowego klubu na rozbudowę szatni wraz z zapleczem socjalnym na miejscowym stadionie. Dofinansowanie jest możliwe, jak zaznaczył pan Tomaszewski, nawet w wysokości kilkunastu tysięcy złotych, ale w tutejszym gimnazjum należy uruchomić uczniowski klub sportowy, wybrać jedną dyscyplinę, popularyzować ją oraz trenować. Jeżeli będą wymierne efekty takiej działalności, zostaną zwrócone pieniądze wydane na zakup sprzętu sportowego. Poseł podkreślił również, że w najbliższym czasie sytuacja finansowa szkolnych klubów sportowych będzie lepsza. Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki wkrótce zostanie zlikwidowany. W jego miejsce powstanie Urząd Kultury Fizycznej i Sportu. Prezesa urzędu powoływał będzie minister edukacji narodowej.